Wojtek Michałowicz, Przemek Garczarczyk. Zaczynamy od części pięściarskiej. Wojtek, powiedz, bo to jest w ogóle nasze drugie podejście, bo wczoraj mieliśmy pierwsze, ale były testy basów tutaj w United Center i basów Państwu nie puszczamy. Ale treści przekażemy równie głębokie. Przede wszystkim tata pięściarz. Znaczy mój tata trochę boksował rzeczywiście, nawet uczestniczył w tak zwanym pierwszym kroku bokserskim, potem mu zabroniła mama, czyli moja babcia, ale moje bokserskie fascynacje chyba od roku 1976, wielka reprezentacja Kuby, Sixto Soria, waga półciężka, Teofilo Stevenson, waga ciężka, no potem pamiętamy, że oni nie wyszli wielki w świat, ale zawsze boks mnie interesował, pamiętam oczywiście Janusza Gortata, pamiętam trele takiego polskiego boksera w wadze ciężkiej, któremu brakowało i centymetrów i ciężaru ciała bez kompletu. Ale serce wielkie. Lucjan Trela, o właśnie, Lucjan. To sobie teraz przypomniałem. Lucjan Trela. Wspomniałeś nazwisko Gortata, Marcin Gorta. Gdybyś zdecydował się, nie próbuje swoich sił w NBA, chce zostać pięściarzem. Dałby radę? No, na pewno duże zasięgi, nie wiem czy... Dzisiaj mi kolega napisał, bo wiadomo, Marcin zakończył oficjalnie karierę wczoraj, więc tam też powiemy, gratulujemy Marcin wspaniałej kariery w NBA. Natomiast spekulacje, co by było, gdyby był pięściarzem na przykład wagi ciężkiej. No, byłby dobrym pięściarzem, bo to atleta. No, Marcin przede wszystkim człowiek ciężkiej pracy, prawda? Nawet dzisiaj się spotykałem z Jamirem Nelsonem, jego kolegą z czasów początku kariery Marcina, od 2007 do 2010 roku, razem grali w finałach i nawet Jamir Nelson podkreślał to, że Marcin Gortat był pierwszym w pracy i ostatnim, który wychodził. I myślę, że właśnie to uczyniło Marcina zawodnikiem na miarę finałów NBA, na miarę podwójnej zdobyczy, na miarę tego, że w kilku klubach funkcjonował naprawdę nieźle. A w boksie myślę, że jakbyś chciałby dla niego specjalną kategorię, super, super, super ciężką. Dałby sobie radę tą drogą ode mnie i od oczywiście Wojtka. Marcin, gratulujemy tej wspaniałej kariery, naprawdę, bardzo, jedynej bardzo. Jedynej takiej trudno. Polaka w NBA. Absolutnie, jedynej takiej, jeśli chodzi o Polaków w NBA. Natomiast takie pytanie, które zadam przy okazji występu reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata, bezprecedensowa sprawa dla mnie, jeśli chodzi o polski sport, jedna z największych sensacji ostatnich, nie wiem, 25 lat, wiadomo, że to było dawno. Natomiast pytanie do ciebie jako człowieka, który siedzi wewnątrz. Czego nam brakuje, żeby to nie było wielkie wydarzenie? Znaczy, brakuje nam modelu funkcjonowania polskiego sportu. My ciągle jesteśmy, mam wrażenie, w takich czasach troszkę socjalistycznych, jeżeli chodzi o organizację. Talenty są. Grupa graczy, która jest w tej chwili w kadrze Mike'a Taylora, no to są takie połączenie, można powiedzieć, kilku roczników. Tych roczników, które zdobywały wicemistrzostwo świata w koszykówce młodzieżowej z Mateuszem Ponitką na czele. Do tego grupa tych weteranów, takich jak Łukasz Koszarek, Adam Chrycaniuk. Wszyscy są objeżdżę światami, jak nazywam, polskimi Globetrotters, no bo oni grają Hiszpania, Włochy, Turcja, Niemcy, Francja, no chłopaki znają wszystkie ligi, są świetnym zespołem. Czyli to nie jest tak, że się przerwa, Wojtku, to nie jest tak, że mamy 5-6 zawodników, a później gdyby na przykład przyszedł, no nie wiem, Greg Popowicz, to i tak by z tego nie zrobił nic, to nie jest tak, tych zawodników jest więcej. Jak najbardziej, tylko kwestia jest tego modelu, bo oprócz tego mamy wielu fajnych chłopaków, którzy grają w polskiej lidze na co dzień, no nawet w Warszawie, Michał Michalak, i tu można by wymieniać jeszcze więcej. Natomiast ja myślę, że problem jest przede wszystkim w tym, że zabiliśmy troszkę polski coaching, nie pracujemy na przykład w programie NBA Junior, tak, a to też jest jakieś otwarcie na świat. Dlaczego mamy nie zrobić obozu kampu Basketball Without Borders w Warszawie, prawda? No, nie ma ku temu żadnych problemów. No i myślę, że to zaplecze organizacyjne, to know-how, które gdzieś tam jest, czy wśród szefów ligi, czy wśród szefów związku, to troszkę kuleje. Przechodzimy do 69. NBA All-Star Game w Chicago 32 lata temu, w ogóle niezwykła historia, 32 lata temu był tutaj jako kibic obecnie komisarz NBA i akurat tak się złożyło, że wrócił teraz jako komisarz, a burmistrz miasta to jest jego koleżanka z klasy. Ale nie o tym chciałem mówić, ale to taka ciekawostka przyrodniczo-geograficzno-chicagowska, natomiast pytanie... University of Chicago razem na dokładnie, prawie. Tak? Razem na prawie University of Chicago. Ci prawnicy to mają dobrze. Szczególnie jak są protokowanymi, tak naprawdę wizjonera, jakim był David Stern. Twoja opinia, wczoraj rozmawialiśmy tak luźno na temat tego innego spojrzenia na dziennikarzy zagranicznych, nas, i to nie chwalimy się, tylko tak było. David Stern znał nas po imieniu. Jak to się zmieniło, Wojtek, dzisiaj? Dla mnie to taki McDonald's się zrobił trochę.
No tak, my akurat z Przemkiem mieliśmy okazję uczestniczyć w tych wielkich pierwszych imprezach dla całego świata, no turniej McDonalda w 97 roku, All Star Game 98 rok, no to część z tych, którzy oglądają, to nie było na świecie albo nie mieli świadomości. Natomiast rzeczywiście... Proszę oglądać wideo. Tak, na VHS. Natomiast no rzeczywiście teraz jest po prostu troszkę inna era, trochę inne media. NBA już jakby zdobyła ten świat, te 200 kilkanaście krajów świata, te 40 języków, w których mówi się o NBA, i to też jakby zmienia naszą opcję, nasze spojrzenie na to, co się dzieje przy NBA i wokół NBA, no i w świecie. Ale też mieliśmy taką uwagę do wszystkich, którzy oglądają nas dzisiaj, to Wojtek mi podrzucił ten pomysł, ja o tym zupełnie nie myślałem, że bycie dziennikarzem piszącym o NBA wtedy i dzisiaj to są kompletnie zupełnie różne sprawy. Jedliśmy z nimi w wspólnej stołówce, a mogliśmy wejść do szatni, kiedy chcieliśmy. Nie powiem, że to byli koledzy, bo to za dużo powiedziałem, natomiast stosunki były zupełnie inne. Teraz wydzielone sekundy, jak ci się uda kogokolwiek dostać. Szkoda, twoja opinia jako człowieka, który to robi. Znaczy, no to były... Diametralnie. Tak, diametralnie. Przede wszystkim byliśmy bliżej. Może dlatego, że było nas też mniej, prawda? Natomiast rzeczywiście nie było takiej bariery. Były szatnie otwarte te 15 minut przed po meczu, a do 45 minut przed meczem. Także to były zasady zupełnie inne. W tej chwili tak nie jest. Myślę, że NBA też ma problem, prawda? Bo jakby troszkę ten smog zaczął, jeżeli chodzi o wielkość, prawda? Zaczął zjadać własny ogon i to też jest pewien problem. Natomiast generalnie ci zawodnicy współcześni są bardzo otwarci. To są fajni goście. Absolutnie. Z całego świata. Oni chcieliby z nami się częściej spotykać, a czasami ci oficerowie do spraw PR jakby im to utrudniają. Kobe Bryant. Bez względu na to, jakbyśmy się nie cieszyli, ponieważ jest to święto koszykówki. Wszędzie widać. Dzisiejszy nagrywamy to przed meczem. Specjalne przepisy, zmiany, po części związane ze śmiercią Kobe Bryanta. Twoje wspomnienie o Kobe Bryancie? No bardzo długie, bo to 96 rok, kiedy Kobe zaczął karierę. Ja byłem tam w Los Angeles przy okazji jego debiutanckiego sezonu 96-97. No potem tych historii było tak dużo, że aż trudno jest sobie wszystkie przypomnieć. Z wyjątkiem chyba finału tylko 2002 roku miałem okazję relacjonować wszystkie jego finały i przy okazji trylogii, potem te dwa kolejne. Z Przemkiem wspomnieliśmy mecz gwiazd, pierwszy dla Kobiego, jednocześnie walczącego z Michaelem Jordanem w Madison Square Garden. No to są przeżycia niezapomniane. Ja mam czasami wrażenie, że właśnie spełnia się w dziennikarstwie i warto żyć na takich chwilach. Wydaje mi się, że trudno powiedzieć, że on był zawodnikiem niedocenianym, bo tak nie jest. Wszyscy doskonale wiemy, jak był doskonały. Ja powiem jedno. Uważam, że jakbym dzisiaj miał skazać 1, 2, 3, to w dalszym ciągu może Michael Jordan, który dla mnie ma nieruszalną pozycję w tym sporcie. Jednak mimo wszystkich tych sukcesów, które ma LeBron James, postawiłbyś go powyżej Kobe Bryanta? Znaczy, no myślę, że my mamy inną perspektywę patrzenia, prawda? No my pamiętamy... Czyli się nie zgadzasz. Juliusa Irvinga, Michaela Jordana. Ja Juliusa Irvinga aż tak dobrze nie pamiętam, tak stary nie jestem. Ale fakt, że oni gdzieś tam jakby dzięki nim się zainteresowali. Zainteresowaliśmy się koszykówką, to oczywiście też Skywalker Thompson, bo to była dla mnie pierwsza taka postać. Marcus Johnson, który miał być wielkim rywalem dla Magic Johnsona, tak się nie stało ze względu na kontuzję, ale rzeczywiście trudno te tabele ustawiać. Ja wiem, że ciągle sympatycy NBA mają taką tendencję, żeby zagrali przeciwko sobie LeBron James i Michael Jordan, bo oni się ale kiedy? Dzisiaj przy tych nowych przepisach czy przy tych starych? Bo to byłyby zupełnie inne mecze. No jakąś taką trzeba by formułę znaleźć uniwersalną i wtedy pewnie by się jakoś pogodziło. Wiadomo, że ci, którzy już nie grają, o tych współczesnych mówią, dobra, my to byśmy ich łyknęli jedną dziurką od nosa. Ostatnie pytanie, finał NBA, kto będzie i kto wygra? Nie dzisiejszy mecz gwiazd, bo to jest zabawa, to jest popis indywidualnych umiejętności każdego z nich, natomiast finał NBA, Wojtek, kamera leci, Łukasz pomaga nagrywać. Finał NBA, kto wygra? Ja powiem szczerze, że mam taką zasadę, że nie obstawiam meczu. O, nie, nie. A dlaczego? Zaraz wytłumaczę. Dlatego, że człowiek jakby idzie za swoim typem, tak? I jest nieobiektywny. Prawda. Jest troszkę bardziej emocjonalny. Ja w ogóle nie jestem kibicem w takim sensie, że mnie coś fascynuje. Staram się obiektywnie oceniać i wtedy jest mi łatwiej wszystko to, co się dzieje wokół meczu i w czasie meczu, łatwiej mi to widzieć, prawda? Łatwiej mi też przekazać jakieś swoje takie naturalne wrażenia,
spostrzeżenia, porównania, no bo akurat mam ku temu okazję, pracując prawie 35 lat w tym zawodzie, także zostawiam te wszystkie typy. Czyli nie powiesz? Kibicą, nie, dlatego że w tym sezonie szczególnie tych kandydatów do finału, kandydatów do mistrzostwa mamy może nawet kilkanaście drużyn. I bardzo fajnie. Fenomenalnie. Ta NBA niech taka będzie, prawda? Niech to nie będzie na pewno finał znowu, nie wiem, Lakers, Celtics, tak? Tak. Chociaż wielu by tak chciał. Wielu by tak chciał. Jest to możliwe. Wojtek nie powie, ale ja powiem. Po serii zeszłorocznej Milwaukee kontra Toronto ja nie stawiam przeciwko Kawhi Leonardowi, co oznacza Los Angeles Clippers w finale z Milwaukee i tym razem Milwaukee. Mój typ. Dziękuję bardzo. Mój gość dzisiaj pięściarsko-koszykarski Wojtek. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy.